Siemanko, witam Was po mojej przerwie na kanale. Zastanawiam się tak naprawdę, jaki materiał, z czym do Was wyjść po takiej przerwie i stwierdziłem, że nagram materiał, który generalnie będzie najbliższy temu, co aktualnie czuję, w jakiej sytuacji jestem i co ostatnio, można powiedzieć, przeżywałem. Chodzi oczywiście o moje starty. Był cały sezon startowy. I dzisiaj właśnie ten temat, jak kulturystyka wpływa na nasze życie, jak wpływa na nasze zdrowie, relacje, i podam Wam moje stanowisko w tej kwestii. Startuję już dobrych 7 lat, a więc gdzieś tam wyrobiłem sobie może nawet nie tyle zdanie, co zaobserwowałem te wszystkie elementy z boku. Teraz już jestem miesiąc po starcie, tym bardziej widzę, jaki to wszystko miało wpływ na każdy aspekt mojego życia. Widzę badania krwi, jak się zmieniły versus to, jak normalnie funkcjonowałem. I chciałbym, żeby każdy z Was, kto może startuje, może planuje starty, spojrzał prawdzie w oczy, bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja kulturystykę kocham i tak naprawdę będę ją dalej uprawiał. Daje mi mnóstwo satysfakcji i to uważam jest jakby takim bardzo ważnym czynnikiem, który tak naprawdę przesłania te wszystkie minusy, które gdzieś tam po drodze są i o których dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć. Pierwszym faktem jest to, jak to wpływa na nasze relacje. To jest dosyć istotny element, ponieważ my się tak naprawdę uczymy siebie, uczymy się, powiedzmy, tolerować też innych. I tutaj pojawia się jakby taka pierwsza zagwozdka, bo mało kto jest w stanie zrozumieć osobę, która startuje, nie będąc jednocześnie sportowcem i nie przeżywając takiego prepa z kimś, powiedzmy, będąc koło takiej osoby. I teraz to, co ja zaobserwowałem w swoim związku, to był praktycznie rozpad mojego związku, jeśli chodzi o pierwsze przygotowanie do zawodów. Tutaj moja obecna żona, wtedy dopiero zamieszkaliśmy ze sobą, prawie jak mi później powiedziała po już skończonym gdzieś tam sezonie, że prawie chciała ze mną zerwać, bo nie wiedziała, co jest grane. Nie wiedziała, co się dzieje z naszym związkiem, nie wiedziała, co się do końca dzieje ze mną. Dopiero ze sobą zamieszkaliśmy i to wszystko było nowe. I teraz, mimo że ona uprawiała, powiedzmy w cudzysłowie, no może wtedy jeszcze nie uprawiała kulturystyki, jako że startowała w bikini, ale trenowała też na siłowni, trzymała dietę, a więc była w tym sporcie, tak? A pomimo tego sam prep był dla mnie czymś nowym, a więc ja reagowałem dosyć automatycznie na stres, na jakiś głód, na jakieś niewyspanie, zmęczenie i okazywałem to. Teraz dzisiaj wiem, że okazywanie takich emocji jest nieprofesjonalne, a więc ja jako zawodnik muszę być osobą, która się kontroluje. Jak jestem niewyspany, jak jestem zmęczony, to ja nie mogę tego każdemu napotkanemu osobie tego okazywać. Osoby najbliższe być może to mogą widzieć, ale de facto ja nie mogę się żalić i nie mogę narzekać. Nie mogę się tłumaczyć, czyli ktoś, nie wiem, profesjonalnie podchodzi do sprawy i na przykład wymaga profesjonalności ode mnie, bo na przykład bierze mnie jako trenera, no to ja nie mogę przyjść i siedzieć i być zamulonym na tym treningu, okazywać tych emocji, tak mi się przynajmniej wydaje, tak zachowuje się przynajmniej profesjonalna osoba. Teraz natomiast na początku całych przygotowań, wszystkich moich startów pierwszych, tego nie było. Było totalnie, powiedzmy, odwrotne podejście, czyli okazywanie tych wszystkich emocji, wyrzucanie tego na zewnątrz, żalenie się, tłumaczenie się, narzekanie, tak? Ja nie jestem z natury taką osobą, a mimo wszystko tak to wygląda po prostu, tak działamy domyślnie. No i problem jest taki, że z jednej strony zawodnik zachowuje się tak, a nie inaczej, z drugiej strony osoby nie rozumieją go do końca, bo nigdy nie były w takim stanowisku. I teraz to, co obserwuję od dnia właśnie, powiedzmy, pierwszych startów po dziś dzień, że strasznie dużo związków ulega rozpadowi. Dużo nawet takich, powiedzmy, potencjalnie par idealnych, nie wiem, gdzie facet był naprawdę się stara, nie jest jakąś osobą problematyczną, nerwową z natury i tak te partnerki, powiedzmy, często za plecami mówią, że one już mają dosyć, że to już jest prawie koniec. Teraz ja nie wiem, jak jest w innych sportach, nie mam takich bezpośrednich porównań, jak jest na przykład, nie wiem, w sportach walki, jak jest u piłkarzy. Nie mam takiego, wydaje mi się, że nie ma aż takiego problemu z tym,
jak w kulturystyce. I to jest jakby pierwszy kłopot, z którym musimy się rozprawić. Dużo robi to, jeśli wytrwamy, tak? Pierwszy taki, powiedzmy, prep. Osoba, która jest obok nas, nauczy się tego, my się nauczymy inaczej reagować i każdy ma jakby chęć poprawy, ok? Z jednej strony osoba nas bardziej rozumie, a z drugiej strony my się bardziej staramy być mniej problemowi. Oczywiście, czasami to urasta do rangi no, ogromnej, że ktoś się zachowuje naprawdę beznadziejnie podczas takiego prepa, gdzie ja no, staram się maksymalnie kontrolować, a i tak jest to odczuwalne. Czyli nawet ten ostatni prep, który ostatnio robiłem, miał jakiś wpływ na nasz związek, tak? Było na przykład mniej seksu, co jest normalne przez ostatnie 4 tygodnie. I to znowu, związek cierpi. Ty nie jesteś w stanie wyeliminować takich rzeczy, na które nie masz wpływu. A to, że ci spada libido w ostatnim na przykład miesiącu i powiedzmy raz ci się chce, raz ci się nie chce, jakby jest mało zależne od ciebie. Musiałbyś się najeść, wtedy jest okej, tak? Wtedy powiedzmy libido wraca. No ale nie możesz tego zrobić, bo się szykujesz do startu i zepsujesz przygotowania. No, więc bardziej lub mniej zawsze to będzie na jakiejś pozycji takiej, powiedzmy, stratnej, tak? Będzie to tracić. Teraz kolejną rzeczą, na którą możemy się przygotować lepiej, ale i tak w jakimś stopniu będzie cierpieć, są nasze finanse. Ktoś może powiedzieć, że kulturystyka jest droga. Uważam, że to jest rzecz względna. Jak pojedziecie, nie wiem, na tor wyścigowym samochodem, pobawić się Porsche, to, nie wiem, spalicie 2 komplety opon, i to jest tyle, co na przykład kosztują przygotowanie do zawodu, więc możemy tutaj się tak przekrzykiwać, co jest droższe, co jest tańsze. Tak jak mówię, rzecz względna. Natomiast ja zaobserwowałem taką rzecz, że możemy się do tego przygotować w ten sposób, że wcześniej możemy odłożyć pewną pulę pieniędzy, bądź też bardziej zadbać, nie wiem, o kwestie takie, że zautomatyzujemy nasz biznes. Moim minusem na przykład w moim biznesie dietetyka, trenera jest to, że ja muszę pracować godziny, żeby za te godziny mieć zapłacone, tak? Oczywiście mam produkty online, jakieś rzeczy, które się sprzedają, powiedzmy automatycznie, książki i tam gdzieś, powiedzmy, z tych rzeczy mi kapie. Ale nie kapie mi na tyle, żebym na przykład czuł pełne bezpieczeństwo i na przykład się nie przejmował tym, że podczas przygotowań nie muszę w ogóle absolutnie pracować. Trochę pracować muszę. I to mi dało teraz duży komfort, że pracowałem mniej, mogłem się na spokojnie przygotowywać, mogłem więcej trenować, mogłem więcej spać, regenerować się, przez co moje przygotowania były łatwiejsze, forma, którą wykręciłem, była bardzo dobra i jakby dużo rzeczy były po prostu prostsze versus to, co robiłem wstecz, czyli gdy pracowałem dużo, byłem mega zajechany, po całym dniu przychodziłem. Często bardzo mi się chciało jeść przez to, że bardzo dużo pracowałem, gdzieś ten kortyzol był też wywalony mocniej, więc u mnie się to objawiało większym apetytem i jakby zapewnienie sobie z góry dobrego takiego finansowego położenia moim zdaniem bardzo dużo daje. Teraz najlepszy biznes dla, powiedzmy, zawodnika jest taki, w którym rzeczy no, dzieją się automatycznie. Nie wiem, czy słyszeliście o kwadransie przepływu pieniędzy, czy ogólnie biznesu, to ustalił jakby Kiyosaki i tam było, że jesteśmy na przykład albo na etacie, albo samozatrudnieni, albo jesteśmy, mamy biznes, który na nas zarabia i nie musimy w niego ingerować, albo jesteśmy inwestorami, tak? I teraz w tym modelu najlepiej właśnie by było mieć biznes i na przykład inwestycje, tak? Oczywiście, mało kto sobie na to może pozwolić, większość osób jest na etacie, czy są samozatrudnieni. Ja powiedzmy mam takie samozatrudnienie, biznes, tak 50-50, ale to nie, tak jak mówię, ten biznes nie jest na tyle taki automatyczny, żebym nie musiał robić nic. Więc tutaj jakby kwestie finansowe to jest bardzo taka, powiedzmy, indywidualna kwestia, no bo każdy, tak jak mówię, jest w innym położeniu i fajnie by było sobie to zapewnić, aczkolwiek same przygotowania, powiedzmy, to jest koszt kilku tysięcy miesięcznie plus taki sezon startowy, gdzie jeździmy na zawody za granicą, to musimy liczyć, że każdy wyjazd za granicę to jest jakieś 5-6 tysięcy aktualnie, gdzie te ceny rosną, tak? Noclegi są coraz droższe, loty są coraz droższe, wpisowe na zawody są coraz droższe i to tak naprawdę
coraz bardziej, powiedzmy, rośnie. Przypuszczam, że w przyszłym roku będzie to na przykład 7 tysięcy za jedne zawody. Czyli startując na przykład w trzech imprezach, mamy kwotę tam około 20 tysięcy na same wyjazdy. Tak jak mówię, kwestia indywidualna, czy to jest dużo, czy niedużo. Natomiast musimy być na to przygotowani. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś nie jest przygotowany, tak, i jedzie tak, powiedzmy, na pełny spontan i są tacy zawodnicy, no to później się kończy tym, że nie dość, że właśnie te relacje się psują, bo na przykład finanse się psują, z drugiej strony ktoś się zadłuża i na przykład ma takie poczucie, że startował w zawodach, spełnił swoje marzenie, bo na przykład, nie wiem, zajął tam wymarzone miejsce, zrobił wymarzoną formę, ma super fotki, ale jest zadłużony i teraz blask tego, tej całej otoczki z zawodami jest przyćmiony przez to, że się zadłużył i teraz musi na przykład napieprzać dwa razy więcej, czy nie wiem, sprzedawać jakieś swoje rzeczy, ograniczać, co gorsza, rodzinie jakieś może najpotrzebniejsze rzeczy, tylko po to, że on mógł wystartować i to jakby no jest problematyczne, tak? Więc to jest kolejny element, na który kompletnie niektóre osoby nie zwracają uwagi, a no trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy i nie tylko patrzeć na to przez pryzmat, o, bo chcę spełnić swoje marzenie i wystartować, tylko realnie sobie odpowiedzieć, czy mnie na to stać, czy generalnie są ku temu warunki. Teraz pomówmy o psychice. O ile przygotowania do zawodów są takim, powiedzmy, czasem, gdzie jesteśmy fajnie nakręceni, wstajemy każdego dnia, robimy cardio, te posiłki, to wszystko się dzieje i jest to, powiedzmy, jesteśmy w takim trybie. Natomiast gdy to gaśnie, w momencie końca przygotowań, końca startów, no to pojawia się taka trochę pustka. Czyli jeśli nie mamy miejsca, w którym gdzieś tam tą energię pożytkujemy, idziemy do pracy, która nas zajmuje, nie mamy projektów, które nas angażują, no to trochę człowiek jest w stanie klapnąć. Ja sam taki etap, powiedzmy, po części miałem. Oczywiście staram się pomimo wszystko więcej uwagi poświęcać rodzinie, więcej na klientach skupiać, natomiast same taka, powiedzmy, ta radość z tych przygotowań, że to zaraz będzie, że to się dzieje wszystko i są ku temu jakby duże, powiedzmy, oczekiwania, to wszystko człowieka tak nakręca, ten poziom dopaminy jest na takim poziomie, że ciężko to zastąpić czymś innym później. I teraz taki zawodnik, jeśli co gorsza, bardzo zaniedbał poprzednie elementy, o których mówiłem, plus jeszcze ta jego psychika też, powiedzmy, trochę jest na zwyczajnie gorszym poziomie i nie jest w stanie sobie z tym uporać, to naprawdę ciężko mu się pozbierać. Teraz na efekt taki, powiedzmy, dodatkowy, który może wpływać na naszą psychikę, jest to, co widzimy w lustrze. W przygotowaniach codziennie wstawałeś, miałeś żyły na brzuchu, żyły na nogach, to ciało było wow, każdy się patrzył na ciebie, a teraz nagle to ciało nie przypomina tej sylwetki, tak? Oczywiście, jesteś dalej wyrzeźbiony, natomiast pojadłeś sobie po zawodach, odłożyłeś te wszystkie środki, które używałeś i de facto to ciało nie przypomina tego, co było przed chwilą. Jest wręcz nawet czasami dalekie, jak ktoś mocniej popłynie po tych zawodach i to też nie nakręca dobrze. Więc pytanie, co możemy z tym zrobić? No przede wszystkim możemy utrzymać lepiej dietę po zawodach, tak? Mając jakieś tam pościągliwość. To nie jest łatwe, bo się chce, bo w końcu możemy, mamy luz. Czasami ktoś też ucieka w jedzenie, tak? Ma jakieś problemy i też reaguje na to w ten sposób, że zajada stres dużą ilością, nie wiem, jakiegokolwiek jedzenia. To nie ma już znaczenia, czy to są słodycze, czy fast foody. Czy nawet ryż, nawet w dużych ilościach. Nie no, oczywiście się śmieję, ale chodzi o to, że zajadanie stresem, czy nawet głodzenie się, bo to też zależy od osoby, tak? Niektóre osoby nie jedzą nawet po zawodach, bo też mają stres, jedzą 2-3 posiłki dziennie i nie mogą jeść więcej. I to też nie jest dobry, powiedzmy, stan, tak? Dodatkowo poziom hormonów też tu się normuje po zawodach, szczególnie w przypadku kobiet, rozregulowany cykl miesiączkowy, to też ma wszystko wpływ na psychikę. Teraz jak sobie znowu z tym poradzić? Uważam, że poza tym utrzymaniem diety, o którym mówiłem przed chwilką, ważne jest też to, żebyśmy mieli konkretne zajęcie, tak?
w dalszym ciągu, na przykład jak ktoś prowadził social media, regularnie wrzucał te posty, tworzył content na internet, to żeby dalej to robił, tak? Żeby się nie zatrzymywał, bo dużo osób właśnie gaśnie po zawodach, nie wrzuca nic i ich nie ma. A chodzi o to, żeby jednak kontynuować to, pokazać ludziom, że czy jest dobrze, czy wyglądamy lepiej, gorzej. Ja nadal jestem, tak? Nadal tworzę i nadal po prostu się staram, żeby nie wypaść z rytmu, żeby pokazać, że nie tylko w fajnych chwilach jestem i się pokazuję, ale też powiedzmy w takim okresie, czy to regeneracji, czy powiedzmy nawet trochę gorszej formy cały czas. Generalnie coś daje od siebie. Więc psychika, moim zdaniem, nie jest, to jest też ciężkie do określenia, bo każdy jest inny, tak? Uważam, że najważniejszym elementem tutaj jest po pierwsze utrzymanie diety, po drugie tworzenie czegoś w dalszym ciągu. Wcześniej tworzyłeś formę, może tworzyłeś content, teraz może zajmij się bardziej contentem i tworzeniem czegoś innego, ale cały czas musi twój mózg pracować, musi mieć zajęcie, nie może być próżni, bo jak coś nie zastąpi tego, tej codziennej rutyny, którą wcześniej wykonywałeś, tego powiedzmy zaangażowania, w które wkładałeś w starty, to zwyczajnie będziesz w dole takim, że nie masz sensu w życiu, a od tego naprawdę należy uciekać, bo wydaje mi się, że może to prowadzić do naprawdę niefajnych skutków. Teraz poza psychiką musimy jeszcze powiedzieć o paru tak naprawdę organach naszych, które również mogą cierpieć, a właściwie w większości przypadków cierpią ze względu na środki, które się używa w przygotowaniach. I to są zazwyczaj w przypadku facetów środki podobne, tak? Jedni stosują trochę większe dawki, drudzy trochę mniejsze, ale zazwyczaj PrEP wygląda tak, że każdy używa podobnych środków, plus używa jakichś tam diuretyków. Ja od diuretyków starałem się dosyć stronić, ale mimo wszystko przy tych zbijaniach mocnych wagi również musiałem je wrzucać. Jeśli mamy diuretyki, jeśli mamy na przykład jakiś dodatek trenbolonu podczas przygotowań, to na pewno nerki będą na tym mocno cierpieć. Nerki to jest powiedzmy organ, który też powiedzmy gdzieś tam szybko się regeneruje, jeśli go mocno nie wyeksploatujemy, a zakładam, że tak nie jest, bo no jest to chwilowy okres, ale mimo wszystko powiedzmy trzeba o tym powiedzieć, żeby na przykład mieć to na uwadze podczas kontroli badań krwi. Kolejnym organem jest wątroba, która również przy środkach jakichś oralnych również mocno dostaje. Tutaj musimy przede wszystkim zrobić sobie próby wątrobowe, aspat, ALAT i to też nie od razu, tak? Zaznaczam, żeby nie robić badań bezpośrednio po zawodach, bo tam wszystko będzie powiedzmy rozjechane. Raczej dajmy organizmowi dojść do siebie, zjedzmy, nawodnijmy się, przywróćmy homeostazę i tak powiedzmy po 3-4 tygodniach możemy sobie takie badania zrobić. I tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno mocznik, kreatynina, jeśli chodzi o nerki, aspat, ALAT, próby wątrobowe, wszystkie GGTP w przypadku wątroby. Ponadto układ trawienny. Tutaj, moi drodzy, ja właśnie przez starty mogę to powiedzieć, wcześniej o tym nie mówiłem. Nabawiłem się nietolerancji pokarmowych. Nagrywałem odcinek, że mam nietolerancje pokarmowe, ale chyba stricte nie wiązałem tego, powiedzmy, z okresem przygotowań. Natomiast prawda jest taka, że no niestety właśnie mocne uszczuplenie mikroflory jelitowej plus rozszczelnienie bariery właśnie tych jelit spowodowało, że gdzieś tam pojawiły się u mnie problemy z jelitami, z trawieniem i parę produktów, które normalnie kiedyś jadłem, nie było z nimi problemu, później okazały się mi szkodzić. Wyszło to oczywiście przy testach na nietolerancje pokarmowe, więc również Wam polecam takie testy sobie zrobić, bo przykładowo, jeśli jedliście przez całe przygotowania jajka, nie wiem, masło migdałowe i na przykład jakieś zboża glutenowe, no to może się okazać, tak w moim przypadku, dosłownie te produkty zaczęły mi szkodzić, tak? Czyli i jajka jestem uczulony, i nerkowce, i migdały, i glutenu nie mogę jeść, i nabiału jakiegoś, więc to wszystko się pojawiło z czasem. No niestety, no tak jak mówię, no pewne osoby są narażone bardziej na, powiedzmy, uszkodzenia wątroby, inne na, nie wiem, rozwój komórek rakowych, jeśli takie, powiedzmy, predyspozycje mają.
i to zależy od osoby. Drugie osoby łosieją, trzecie osoby mają jakieś, powiedzmy, problemy skórne. Każdy, powiedzmy, ma jakieś tam swoje słabe punkty i na każdy z tych jakby wymienionych kłopotów te środki oddziałują, tak? Tylko, że u mnie, powiedzmy, nie będzie problemów takich, ale pojawią się inne. I to wszystko już zależy, tak jak mówię, od osoby. Natomiast i układ trawienny cierpi niestety, i wątroba cierpi, i nerki cierpią. I możemy sobie tak wymieniać, bo nawet nasz mózg, powiedzmy, jest w jakiś sposób degradowany, a właściwie nasze komórki, ze względu choćby na toksyczne działanie trenbolonu, czy tam innych nandrolonów, tak? Więc mało się o tym mówi. Oczywiście możemy brać jakieś środki zapobiegawcze, tak? Możemy na wątrobę stosować NAC, możemy jakieś tam wlewy dożylne robić z glutationu. To wszystko przeciwdziała, powiedzmy, tym negatywnym skutkom. Natomiast pytanie jest, na ile i czy rzeczywiście my kontrolujemy te nasze zdrowie, tak? Więc jeśli tu już decydujesz się, tak jak ja, podejmujesz takie ryzyko, decyzję, że bierzesz te środki, no to twoim jednocześnie zadaniem jest to, aby to regularnie monitorować i kontrolować. No ja w moim przypadku, na przykład tego trawienia, które sobie popsułem i po dziś dzień nie jem tych produktów, albo jem ich mało, no niestety, to już było, powiedzmy, za późno, ale z drugiej strony patrząc, no nie byłbym w stanie nic zapobiec. Stosowałem i probiotyki, i jakieś tam regularnie maślan sodu i tak to nie pomogło, tak? Powiedzmy, zapobiec temu, co się działo z uwagi na zbyt duży stres organizmu podczas całych przygotowań, taki fizyczny, może czasem psychiczny, plus cała lista środków, która gdzieś tam była brana, czy to środki jakieś tam oralne, stosowane przed startem, czy właśnie wspomniany wcześniej tren. Także podsumowując, temat zdrowia i jego wpływu, przygotowań na nasze zdrowie, będziemy musieli przede wszystkim zrobić sobie po całym prepie badania krwi ogólne, bardziej szczegółowe też, jeśli ktoś ma na przykład problemy z tarczycą, to tutaj też tarczyca lubi zwalniać w okresie tam typowo przedstartowym, więc TSH, FT3, FT4 warto, żeby zrobić, zobaczyć, jak ta tarczyca funkcjonuje. Całą glikemię też warto zrobić, bo też często jest tak, że ktoś po zawodach mocno się, nie stricte podczas samych przygotowań, ale właśnie po zawodach rozreguluje tą gospodarkę cukrową i nawet można się nabawić insulinooporności poprzez ciągłe jedzenie po zawodach, tak? Więc to jest kolejny element. Echo serca na pewno. Można te nietolerancje pokarmowe zrobić. I tak naprawdę tyle. No, to będzie nam pokazywało, w jakim stanie jest nasze ciało i dawało nam jednocześnie taką przepustkę do tego, co dalej możemy robić. Czy możemy na przykład wziąć sobie zabudowanie masy mięśniowej, czy powinniśmy dalej jakiś taką fazę regeneracji sobie przeprowadzić. Po prostu to powinno determinować, co się będzie działo dalej. Ok? Takim elementem na końcu, który chciałem jeszcze omówić, jest sen, który również ulega rozregulowaniu podczas całych przygotowań. Szczególnie w tej końcowej, powiedzmy, fazie. I tutaj sen zazwyczaj jest dosyć płytki. Budzimy się w nocy, już nie umiemy spać. I z drugiej strony też śpimy więcej, bo jest jakby taki deficyt kalorii, który wymusza na nas to, że no potrzebujemy gdzieś tą energię odzyskać. I potrzebne są może jakieś drzemki, potrzebne są energy drinki, albo może nawet nie są potrzebne, tylko nam się wydaje i po prostu sobie rekompensujemy ten brak energii z jedzenia właśnie jakimiś pobudzaczami. No i wpadamy w trochę takie błędne koło, gdzie pijemy kawę, która nas pobudza na godzinę, nie dłużej, bo później już organizm się szybko łapie na tym, że nie ma tej energii, skąd ciągnąć. Złóż tkanki tłuszczowej też nie ma jakoś dużo, więc pobudzamy się na chwilę, żeby później mieć zjazd, żeby znowu się pobudzić i no tak jak mówię, jest to trochę błędne koło, którego powinniśmy unikać. I z drugiej strony ten sen, no niestety, jest dosyć płytki, musimy walczyć o to, żeby był jak najgłębszy,
I tutaj jest wiele metod, które możemy gdzieś tam zastosować. Jeśli jesteście nimi zainteresowani, to piszcie, to nagram jakby oddzielny o tym film. Natomiast całą fazę regeneracji po zawodach również bym chciał omówić. Czyli ten, powiedzmy, element, który gdzieś tam już, powiedzmy, napomknąłem troszkę, powiem, jak on u mnie wygląda, jak go przeprowadzam, żeby był w pełni efektywny i generalnie pozwolił nam się dojść do siebie. Ja jestem właśnie w takiej fazie ani nie redukcyjnej, ani nie budowy, tylko właśnie regeneracji po zawodach i wiem, że muszę sobie najpierw wszystko uporządkować, żeby później móc ruszyć z kolejnymi etapami. Także to, co bym chciał na koniec właśnie Wam jeszcze powiedzieć o tym śnie, jest to, że po zawodach gdzieś tam to też się powinno normować, ale znowu nie będzie się normować, jeśli będziecie w ciągłym stresie, jeśli będziecie ciągle nadmiernie jeść i to szczególnie w nocy jeść, wieczorami, bo to też człowiek ma taką tendencję, że po zawodach lubi sobie pochillować. I o ile nie będzie chillować w ciągu dnia, bo na przykład ma jakąś pracę, to jak przyjdzie i się wyłoży na kanapie i w końcu może wszystko, powiedzmy, rozluźnić, to wtedy bierze się za jedzenie. Ja też takie chwile miewałem i napiłem się jakiegoś tam alkoholu i tak dalej i jadłem, ale widzę automatycznie, że mój sen dalej jest rozwalony. I teraz wstaję kolejnego dnia z rozwalonym snem i czuję się finalnie gorzej niż podczas prepu. Dlatego, że nie dość, że moralnie średnio się czuję przez to, że jadłem na przykład wczoraj w nocy, wieczorem. Z drugiej strony jestem niewyspany, nie było głębokiego snu, bo organizm ciągle trawił to jedzenie. Z trzeciej strony widzę w lustrze, co się dzieje, czyli ten pogorszony wygląd i robi się takie błędne koło, w której zaczynam się obwiniać i tak dalej. Nie, musimy to zakończyć i jasno sobie postawić sprawę. Albo się biorę za siebie i dochodzę do, żeby uporządkować wszystko, albo będzie to po prostu szło w złą stronę. I zaraz stracę całą formę, którą gdzieś tam budowałem, będzie niska samoocena i wszystko jakby ulegnie pogorszeniu. Także wydaje mi się, że warto mówić o tych rzeczach. Uważam, że mało kto o tym mówi i jakby jest to za mało nagłośnione, a powinniśmy po pierwsze znać konsekwencje, a po drugie wiedzieć, co mamy konkretnie zrobić, żeby do tego nie dopuszczać. Także tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Jeśli jesteście zainteresowani tematami może pobocznymi, o tych, o którym mówiłem dzisiaj, czy to właśnie kwestiami snu, jak sobie to uporządkować, może kwestiami psychiki, może coś Was zainteresowało, co powinienem rozwinąć, koniecznie piszcie w komentarzach, zostawcie lajka, suba i pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za dzisiaj. Piona.